Marcin Marciniszyn, jedyny reprezentant Polski w indywidualnym biegu na 400 metrów, szóste miejsce w serii eliminacyjnej, no nie awansował pan do półfinału. Czego zabrakło? Czego zabrakło, to nie mi to oceniać, nie? Czy uważam, że po prostu źle, moim zdaniem jest taktycznie bieg był źle zrobiony, źle pobiegłem, za bardzo odpuściłem wiraż, wagonik odjechał i ciężko było mi się zebrać. Jak się zebrałem, to już nie było to, już uciekli. No i brakło na końcu, wiadomo, każdemu na końcu brakuje. I jaki wynik był, taki był końcowy na mecie. Żeby pójść dalej, trzeba byłoby pobiec pewnie gdzieś w granicach no, sekundy szybciej. Czy był pan na to przygotowany? Wynik małe Q dawało, z tego co pamiętam, 45-61, ale w granicach pana rekordu tegorocznego. Tak, tak, sezonu B. Ale seria szósta bodajże nam dawał wynik 46-12, dawało duże Q. Więc seria była troszeczkę wolniejsza. Nie wiem, czy to robili specjalnie pod Brytyjczyka, czy ciężko mi to ocenić. I bieg był troszeczkę wolniejszy i tam może jakby się załapało, to był kontakt walki. Ale jak wyszło, tak wyszło. Panie Marcinie, dobre przetarcie przed sztafetą? Czy dobre? No bieg jest biegiem, do sztafety jest jeszcze tydzień czasu. Fajnie byłoby, to był ten jeszcze jeden bieg, to by było. No i teraz trzeba czekać. Czekać się i czekać jak się pobiegnie, no nie wiem, w eliminacjach. Zobaczymy. Jest pan w tej sztafecie takim trochę łącznikiem pokoleń, bo biegał pan jeszcze w czasach Maćkowiaka, Haczka, Długosielskiego. Teraz pan już biega z kolegami, którzy powoli wchodzą z kadry juniorów. Jaka jest pana pozycja w tej ekipie? No, na dzień dzisiejszy jeszcze się utrzymuję na swój wiek, jeszcze daję rady. No, z tamtymi biegało się inaczej i z tymi się biega inaczej. Tam tak uważam, że tam było... Jakoś wychodziło wszystko, udawało się, nie? No tu tak troszeczkę no jest nie tak, nie? No ostatni raz, no jeszcze w 2007 roku na Mistrzostwach Świata, no to jeszcze ten inne pokolenie było, bo jeszcze był Marek Plawgo, Daniel Dąbrowski, to jakoś Rafał Wieruszewski, no i ten młody chodzący Kasper Kozłowski, co wtedy był ten młody. To jakoś to się jeszcze udawało. No i od 2007 roku jakoś tak świat idzie do przodu, a my się jakby tak albo utrzymujemy na tym jednym poziomie, albo spadamy w dół. Co byłoby sukcesem tej sztafety tutaj w Londynie? Sukcesem wielkim na dzień dzisiejszy to byłby awans do finału. A w finale finał się rządzi swoimi prawami i wszystko się może dalić. No ale jak finał będzie, to dla nas będzie duży sukces. Kto wygra indywidualnie na 400 metrów? Wydaje mi się, że Borle. Po dzisiejszym biegach w niezłym wysunie jest Borle. Czy to pańskie ostatnie igrzyska, jak pan sądzi? Prawdopodobnie igrzyska ostatnie, ale nie mówię, że wojskowe są w 2015 roku i tam mam jeszcze zamiar wystartować. Czyli przyszły sezon jeszcze na pewno tak? Tak, tak, oczywiście. Nie? No tak mówiłem to wcześniej, wojsko umożliwia nam trenowanie, bo dzięki temu możemy trenować, funkcjonować w sporcie. Dlatego będę trenował, dopóki nie będą mnie jeszcze młodzież wyprzedzać i będę lepszy, to będę trenował cały czas. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki za sztafetę. Dziękuję bardzo.